Małgorzata Tomaszewska prowadzącą DD TVN. Super się sprawdziła. W Dzień Dobry TVN szykują się spore zmiany. Kilka dni temu w mediach gruchnęła wieść o tym, że z programem żegna się Anna Sankara. Choć stacja nie ujawniła dotąd, kto zastąpi prezenterkę, jednemu z portali udało się ustalić, że decydenci mocno rozważają angaż byłej gwiazdy TVP, Małgorzaty Tomaszewskiej. Małgorzata Tomaszewska pożegnała się z posadą. Małgorzata Tomaszewska przez kilka ostatnich lat była jedną z najbardziej zapracowanych polskich prezenterek. W 2018 roku nawiązała współpracę z TVP i jeszcze do niedawna prowadziła kilka popularnych programów emitowanych na antenach telewizyjnych Jedynki i Dwójki. Widzowie polubili ją w roli prowadzącej Pytania na Śniadanie oraz gospodyni The Voice of Poland, czy The Voice Senior. Ze wszystkimi projektami musiała pożegnać się pod koniec ubiegłego roku, wraz ze zmianą władz na Woronicza. Moi kochani, to nie pożegnanie. To tylko kolejny przystanek. A jak się jechało? Znakomicie. Gdzie jedziemy dalej? Jeszcze nie wiem. Pisała jakiś czas temu na Instagramie, żegnając się z widzami. Teraz wygląda na to, że dziennikarka nie pozostanie długo bez pracy. Na antenie Polsatu widziałby ją jej ekranowy partner z Pytania na Śniadanie, Aleksander Sikora, który już niebawem zadebiutuje w słonecznej stacji jako reporter Halo tu Polsat. Gosia jest tak dobrą prezenterką, że myślę, że jej warsztat się broni. Oczywiście bardzo chciałbym się z Małgosią spotkać nie tylko w Polsacie, ale chciałbym się z nią widywać w każdym możliwym miejscu i zawodowo i prywatnie. Prywatnie widujemy się dość często. Mamy niezłą frekwencję spotkań, ponieważ nasz kontakt cały czas ma się bardzo dobrze. Kropka. Kiedyś łączyła nas stacja. Jeśli nadejdzie taki moment, że Małgorzata pojawi się pod szyldem Polsatu, to byłbym przeszczęśliwy, zapewniał w rozmowie z portalem Shownews. Małgorzata Tomaszewska nową prowadzącą Dzień Dobry TVN. Jak się jednak okazuje, Polsat może nawet nie zdążyć z wysunięciem propozycji angażu popularnej dziennikarki. Według informacji Plotka, zatrudnienie byłej gwiazdy TVP ma rozważać TVN, który poszukuje obecnie nowej prowadzącej swojej śniadaniówki. Osoba związana z produkcją zdradziła portalowi, że stacja u boku Sandry Hajduk widzi właśnie Małgorzatę Tomaszewską. Ostatnio zaczęto u nas na korytarzach mówić o Małgosi Tomaszewskiej, że chcą ją ściągnąć. W Pytaniu na Śniadanie super się sprawdziła i udowodniła, że ma charyzmę. O nią teraz chodzi szefostwu programu. Czy ten plan się powiedzie? Nie mamy jeszcze żadnych wieści, ale to była mocna opcja. Na razie myślano, by Sandra dostała znowu do duetu dziewczynę, dowiedział się Plotek.